potem je ordzę na pieniądzach. No i... A dzisiaj, kiedy na to patrzę, no to myślę, że to była dosyć nieudolna próba. Ja się do tego niechętnie przyznaję. Niewątpliwie jest to jakiś dokument mojego myślenia czy moich zainteresowań, ale literacko nie jest to rzecz, którą bym z czystym sumieniem polecał. To jest taka sobie powieść wakacyjna do przeczytania właśnie w drodze na wakacje gdzieś w pociągu. I tyle. No, natomiast ona się odbiła dosyć szerokim echem. Między innymi została wydana w 2008, to już jest lat 5. Ja wciąż znajduję nowe wpisy w internecie na jej temat. Często bardzo entuzjastyczne. Zdarzają się też i krytyczne oczywiście. No ale to jakoś funkcjonuje. Przy czym ja nie mam temperamentu prozatorskiego. Ja się świetnie czuję jako krytyk, jako eseista, jako poeta, ale nie jako prozaik. Powiedzmy, chyba bym się nie dał namówić na napisanie następnej powieści. Może za leniwy na to jestem po prostu. Dobrze, w takim razie zakończmy tę część poezją. Przechodzimy do wrzosów. Teresko, przeczytaj. Jeden mogę, a mogę tak. Ten, co najbardziej go kocham? Nawet musisz w takim razie. No ciekaw jestem. Wenecja. Rozkład jazdy pociągów na linii Roma-Termini, Wenecja-Mestre, czytałem z takim zapamiętaniem, jakbym miał przed sobą nie suche kolumny godzin i minut, ale tom nowel Tomasza Manna dedykowany Viscontiemu. Widziałem szczupłego chłopca z Polski. Jego jasne policzki pokrywał delikatny puch, którego nie można jeszcze było nazwać zarostem. Gdzieś rozkładały się glony i nieczystości. Największy odór bił od Canale Grande. Nie przeszkadzało mi to jednak w podziwianiu tęczowych plam oleju silnikowego na brunatno-zielonej wodzie. Sądziłem bowiem, że tak barwnie krwawić mogą tylko nieznane mi ryby albo vaporetti. Ich nazwą byłem urzeczony. Jak szczur przemknąłem po kolorowej widokówce Pałacu Dodżów. Niezbyt wiele na niej zobaczyłem, już bardzo bolały mnie oczy. Dostrzegłem tylko starego aktora, który płacząc poprawiał szminkę rozmazaną na nieruchomej twarzy. Dobrze, przejdźmy do Zagadłowicza. Jak to się zaczęło w ogóle? I tak jak już wspominałem, zaczęło się... Właściwie Zagadłowicza zawdzięczam Sandauerowi. Rzecz wydawałaby się paradoksalna. Stało się to w ten sposób, że no, mnie zawsze interesowała literatura dwudziestolecia. No i kiedy dotarłem do czwartego roku polonistyki i trzeba było wybrać seminarium magisterskie, wtedy pojawił się pan, wówczas tylko docent, Artur Sandauer, który miał prowadzić pierwsze seminarium w dziejach warszawskiej polonistyki. Oczywiście rzucili się do niego tłumnie, bo to było nazwisko, to był, prawda, autor słynnego tomu bez taryfy ulgowej wydanego trochę wcześniej. No, Sandauer, który... Ja studiowałem w latach 59-64. Wciąż jeszcze były żywe echa 56 roku, tej wielkiej odwilży. Sandauer był dla nas właśnie jakby symbolem odwilży, symbolem nowego otwarcia sztuki, literatury, wszelkiej wolności. No i pierwsze seminarium wyglądało w ten sposób, że pan docent powiedział tak: proszę państwa, dzisiaj będziemy analizować wiersz Gałczyńskiego Skumbrie w tomacie. O tym wierszu ten a ten krytyk powiedział to a to. I tu nastąpiło krótkie
zrelacjonowania tych wypowiedzi. Ten, a ten krytyk, padło inne nazwisko, powiedział to, a to. Wreszcie trzeci krytyk, kolejna interpretacja tego wiersza, która się zakończyła słowami, a to jest moja interpretacja i ta państwa obowiązuje. No to myślę sobie, no nie, panie docencie. Ja nie będę pisał pracy pod pańskie dyktando i zgodnie z pańskimi poglądami, po prostu zmieniam promotora. I trafiłem do przeuroczej pani profesor Marii Straszewskiej, która przeczytałem, zaproponowałem, żeby się temat pracy, który by mówił o narodzinach artysty, potencjału artysty. I chciałem zacząć od 20 lat życia Uniłowskiego. I wtedy pani Straszewska mi powiedziała, a przecież zagadło być, a z Mory. No i mając lat 21 czy 22, po raz pierwszy przeczytałem z Mory i po prostu zwariowałem. Ja się z tą książką nie rozstawałem. Wiedziałem już, że temat pracy musi być zmieniony, że to już nie będzie Uniłowski. Znaczy Uniłowski tam się przewija w tej pracy jednak. Skupiliśmy się na studium dziecka w powieści dwudziestolecia. No tam wchodził, no, zagadło już oczywiście z żywotem Mikołaja Sorbem pisanego. Wchodzi Uniłowski z 20 latami życia. Wchodzi pomniejsi autorzy jak Rudolf Buczkowski, Korczak, ktoś tam jeszcze. No ale Zagadłowicz mi zapadł ogromnie zapadł mi do wnętrza. Zacząłem drążyć, zacząłem czytać poezję. Zafascynował mnie Beskid, bo ta miłość do Beskidu korespondowała z moją miłością do Podhala. Miłość do Gwary Beskidzkiej z moją miłością do Gwary Podhalańskiej. No były te punkty wspólne. No i ta niewyjaśniona legenda Zagadłowicza. Kiedy pierwszy raz pojawiłem się w Gorzeniu, był to rok 66, piękny, kolorowy, ciepły październik, wszedłem pieszo z Wadowic przez dzwonek. No i to było ogromnie piękne i ogromnie się wzruszyłem, jak zobaczyłem dom Zagadłowicza przesitujący między drzewami, z których właśnie opadały liście. I wsiąkłem. I potem się już zaczęło, prawda, zaprzyjaźniłem się z wnukiem poety Adamem, ojcem naszego gościa dzisiejszego. Może zaprośmy. Dobrze, to jest właśnie ten moment, to zapraszamy do nas Mateusza Zagadłowicza i panią Magdę Koperską. I może najpierw dajmy wybrzmieć wierszom przez moment, bo prosiliśmy tutaj młodzież z 4 Liceum Ogólnokształcącego, która w 3 odsłonach zaprezentuje nam po 3 wiersze Emila Zagadłowicza i czytać je będą Szymon Pasternak, Dawid Smyślony i Patryk Wróbel. I zapraszam najpierw ta pierwsza seria 3 tekstów Emila Zagadłowicza. Zejście. I nadszedł lipcowy dzień. Pośród ksiąg stanęłaś życiem, poezją, natchnieniem. Promieniowanie twych zmysłowych rąk zalśniło żarem, ziskrzeniem, płomieniem. Twych modrych źrenic obudzony brzask rozwidnił przestrzeń nieznaną i nową. Ognisty jęk, o stygmacie łask, zalśnił nadkornie pochyloną głową. Dotyk. Cicha noc, świerszcze grają, powiew wiatru miękki, fosforycznie w mroku, dotyk twojej ręki. Droga wiedzie pod górę, oto tu przy murze zalśniały twoje oczy,
dwie długie podróże, spłoszonych powiek zalęk i ta wiotkość dłoni, szept bezgłośny, kto jesteś i kto mnie obroni? Stopa twa, biały motyl, staje u urwiska, taka jesteś daleka i tak strasznie bliska. Czy to oczekiwanie? Nikt tego z nas nie wie. W dziennej udręce jesteś, w nocnym jesteś śpiewie. Ruchy twoje oddane, zarazem nieśmiałe, trwożą w nocnych czeluściach twoje zęby białe. Idę naprzeciw ciebie, zapewne cię minę. Przy to jedną tylko modlę się godzinę. O tę jedną godzinę nieznanej dobroci, którą złożę na sercu, wątły kwiat stokroci. Gdziekolwiek. Gdziekolwiek zwrócę oczy, widzę tylko ciebie. Łąką jesteś i rzeką i słońcem na niebie. Gdziekolwiek słuch skieruję, twój głos jeno słyszę. Jeśli nawet jest cisza, ja słyszę tę ciszę. W powietrzu, na ulicy, na miedzach i grapach, niebo i ziemia mają twego ciała zapach. Wargi moje miód znoszą z miodzistych wyrębów. To smak krwi twej żywicznej i smak twoich zębów. W dolinach zbożne łany, czy na szczytach chmury, wszystko ma wonną słodkość i czar twojej skóry. Ruchy gwiazd i atomów, pieśń i wszelkie życie, reguluje rytm krwi twojej, twego serca bicie. Myśl moja twej postaci wyrasta amforą, uczucia kształt kwiecisty rąk i nóg twych biorą. Tajemnica rozkoszą i szałem spowita, o jutrzni ponad światem różami zakwita. Do wierszy jeszcze wrócimy. Za chwilę, nie uciekajcie, chłopaki, za daleko. A teraz kilka słów o tym, jak to było z tymi wrzosami. 5 egzemplarzy. Dlaczego? Żeby powiedzieć o wrzosach, trzeba najpierw powiedzieć coś o samym Zagadłowiczu, nawiązać do jego biografii. Emil Zagadłowicz urodził się 20 lipca 1888 roku. W Białej Krakowskiej, to jest dzisiaj część Bielska Białej. Jako roczne niemowlę został przywieziony do majątku ojca w Gorzeniu Górnym pod Wadowicami i właściwie oddany pod jego opiekę. Matka się chłopcem nie interesowała, wychował go ojciec. I ojciec, który był, prawda, człowiekiem ogromnej wiedzy o wielkiej kulturze, który miał wielką bibliotekę, no właściwie edukował to dziecko w cudowny sposób i rozwijając w nim zarazem niesamowitą wrażliwość. Wrażliwość na literaturę, na sztukę, ale także na piękno Beskidu, na piękno Gwary Beskidzkiej, na piękno kultury ludowej. I po jego śmierci zaczął się niedobry okres w życiu młodego człowieka. W każdym razie został przeniesiony do Wadowic, tam mieszkał pod opieką wujostwa, skończył gimnazjum wadowickie i w 1906 roku po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam wszedł w środowisko bohemy krakowskiej, wszedł w środowisko tych wszystkich młodopolskich poetów w pelerynach i tak dalej, i tak dalej. No i wespół z dwoma innymi 20-latkami wydał wspólny tom pod tytułem Tententy. No, nie był to debiut zachwycający, bo po prostu te wiersze młodzieńcze skupiały wszystkie największe grzechy poezji młodopolskiej, były szalenie patetyczne. Tak, egzaltowane i w gruncie rzeczy puste.
I właściwie dopiero potem kolejne tomy przez pewien czas były związane z grupą Zdrój ekspresjonistów poznańskich, prawda, działających pod wodzą Hulewicza. Ale dopiero w roku 1923 bodajże wydał pierwszy tom z cyklu wierszy beskidzkich. Były to Powsinogi beskidzkie, cykl wspaniałych ballad. Za tym jeszcze inne wiersze tego typu, Gody paserskie w Beskidzie, Kolędziołki beskidzkie, także sztuki teatralne, które powstawały w latach 20., jak Nawiedzenie czy Lampka Oliwna, czy Głaz Graniczny. One też siedziały w beskidzkim pejzażu i miały za bohaterów, no mówiąc patetycznie, lud beskidzki. To wszystko, ta poezja była przyjmowana ogromnie ciepło. I to zarówno przez czytelników, jak i przez krytykę. W związku z czym Zagadłowicz pod koniec lat 20. No, sytuował się bardzo wysoko w hierarchii poetyckiej, w ówczesnej hierarchii poetyckiej. W roku bodajże 27 wyjechał do Poznania, gdzie za chlebem, najprościej mówiąc, gdzie pełnił kilka bardzo ważnych funkcji, które postawiły go finansowo na nogi. Był między innymi dyrektorem Poznańskiej Rozgłośni Radiowej, doradcą literackim dużych wydawnictw Księgarni Świętego Wojciecha, kierownikiem literackim Teatru Polskiego, coś tam jeszcze. I redaktorem naczelnym tygodnika, katolickiego tygodnika Tęcza. Ta ostatnia funkcja stała się zarzewiem ogromnego konfliktu, bo Zagadłowicz, który był człowiekiem zdystansowanym wobec katolicyzmu, miał taki bardzo panteistyczny stosunek do wiary. Natomiast te wszystkie obrządki kościelne, ta moralność katolicka, przede wszystkim dwulicowa i zakłamana, no budziły w nim głęboki sprzeciw, czemu dał wyraz między innymi w Zmorach. No, w każdym razie na skutek zasadniczej różnicy poglądów między naczelnym Tęczy, czyli Zagadłowiczem, a jego pracodawcą, czyli Kurią Poznańską, no doszło do konfliktu i poeta po prostu wrócił do gorzenia. Opublikowawszy wcześniej na łamach pisma, nowo powstałego lewicowego pisma Dwutygodnik Literacki, tekstu, który był datowany w Klechistanie, a podpisany Emilencję, który był wymierzony właśnie w hierarchię kościelną. Ale zanim te echa klęski poznańskiej dotarły do Wadowic, w Małopolsce, w Krakowie i w samych Wadowicach, wciąż jeszcze, prawda, był ten nimb Zagadłowicza. I w roku 1933 Rada Miejska Wadowic postanowiła zorganizować pisarzowi jubileusz pracy twórczej, 25-lecia pracy twórczej. Na ten jubileusz rzeczywiście jechało mnóstwo ludzi. Były to uroczystości zakrojone na wielką skalę. I oczywiście do gorzenia zaczęły nadchodzić listy od czytelników. No, bardzo, 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 bardzo gorące, bardzo piękne. Pod jednym z takich listów była podpisana pani Maryla Sachelska, która już wcześniej próbowała z pisarzem korespondować, no ale teraz uznała, że już może, prawda, wystąpić z epistołami solidnymi. Uroczystości jubileuszowe odbywały się chyba 2 czerwca w Zielone Świątki. Natomiast w lipcu Maryla Sachelska wzięła swoją najstarszą córkę, wtedy chyba 7- czy 8-letnią Anię, wynajęła i przyjechała na wakacje do Gorzenia, wynająwszy pokój w chłopskiej chałupie w pobliżu dworku Zagadłowicza. No i
Oczywiście musiała pisarzowi złożyć wizytę, onieśmielona strasznie i tak dalej, i tak dalej. No, zaczęły się rozmowy, spotkania i ten niewinny, trudno powiedzieć, flirt nawet na początku, bo była to raczej fascynacja, z jednej strony fascynacja, prawda, poetą, no a on ją w najpierwszej fazie no, traktował miło, ale prawda, no, jako wielbimia, bo mi się należy na tej zasadzie. Niemniej, jej uczucia wybuchły z ogromną siłą i spowodowały erupcję jego uczuć, w związku z czym no, była to miłość wielka. Miłość wielka, ale no, ograniczana faktem, że poeta był żonaty, poeta był dzieciaty. Pani Stachelska była świeżo po rozwodzie, ale miała troje dzieci. No, ten romans, który się rozwijał w błyskawicznym tempie i który rzeczywiście no, stał się niesłychanie gorącym, musiał być po części ukrywany, więc na następne wakacje Stachelska przyjechała już nie do Gorzenia, a do sąsiedniej miejscowości Zagórze. Tam się spotykali, on ją czasem odwiedzał w Krakowie. No i efektem tej więzi emocjonalnej są wrzosy. Są to wiersze, tu będziemy czytać wiersze mocniejsze od tych, które zostały przeczytane na początku, bo niektóre z nich, nawet dzisiaj, kiedy no, mamy czasy dalece bezpruderyjne w porównaniu z tym, co się działo 80-70 lat temu, one są bardzo odważne, bo jeżeli prawda, poeta pisze, że wrzątek nasienia kochanka opryskuje trzewia kochanki, no to jest to, przyznajmy, i dzisiaj dosyć odważna metafora. No ja wiem, Leszku, że ty masz doświadczenia jeszcze mocniejsze. W każdym razie, myślę, że jednak w mniejszym stopniu chodziło tutaj o, a może wtedy jeszcze istniała ta obawa o obrazę moralności, ale przede wszystkim nie chciał poeta, żeby te wiersze dostały się w ręce żony. Córki Zagadłowicza miały wtedy, no to były dorastające panienki. Pani Atessa miała w 1935 roku, kiedy się wrzosy ukazały, 15 lat, a Halszka była o 4 lata starsza, czyli miała 19. No, dla podlotków w tamtych czasach tego typu poezja to w ogóle była nie do przyjęcia. W związku z czym poeta sobie zażyczył, w ustaleniu z typografem, który wydawał wiele jego rzeczy, a poza tym słynnym typografem Janem z Bogumina Kuglina, który się specjalizował w wydaniach bibliofilskich, który w ogóle pieścił edytorsko wszystko, co mu się w ręce dostało, postanowili wydać wrzosy w nakładzie 5 egzemplarzy. I zastrzeżeniem, że żaden z tych egzemplarzy nie może być udostępniony szerokiej publiczności przed upływem 50 lat, czyli przed rokiem 1985. Każdy egzemplarze były numerowane i każdy z nich był przypisany konkretnej osobie. Egzemplarz numer 1 był przeznaczony dla Marylii Stachelskiej. Egzemplarz numer 2 miał być przechowywany w Gorzeniu w dziecinnym biurku Mikołaja, mówię, czyli Emila. A dlaczego Mikołaj, to za chwileczkę. Egzemplarz numer 3 miał być zdeponowany w Bibliotece Jagiellońskiej właśnie z tym zastrzeżeniem, że przed 85 nie wolno go utrzymywać, udostępniać. Numer 4 miał być dla Kuglina, numer 5 zachowany w archiwum drukarni. No i tak się rzeczywiście stało. Wprawdzie już sam pisarz nie wytrzymał i chyba w 1937 czy 1938 roku 3 czy 4 wiersze z wrzosów opublikował na łamach Skamandra, ale nazwa wrzosy nie padała, ta książka nie istniała po prostu. W Gorzeniu jest egzemplarz, egzemplarz numer 2 jest w Gorzeniu. Egzemplarz numer 1 przepadł, egzemplarz numer 3
podobno jednak jest w Jagiellońskiej. Bo kiedy przygotowałem pierwsze wydanie Wrzosów, prosiłem panie z naszej Biblioteki Związkowej, żeby w ramach wymiany biblioteki mi sprowadziły. Dostałem odpowiedź, że nie ma tej książki w katalogu. Natomiast odnalazł ją Wójcik w Jagiellońskiej. No i jest numer, egzemplarz numer 4, który miałem w ręku, a który jest zdeponowany w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu. No i tak ta historia Wrzosów wyglądała. No ale któregoś, to była jedna z pierwszych moich wizyt w Gorzeniu, chyba latem 60, tak, to było latem 68 roku. Kiedy właśnie już moja znajomość z Adamem Zagadłowiczem, czyli z wnukiem poety, a tatą obecnego tu Mateusza, no, nabrała rumieńców, myśmy się bardzo zaprzyjaźnili. Bardzo tę przyjaźń wzmacniają miejscowe napoje alkoholowe. No i oczywiście i Adam przede mną odkrywał kolejne tajemnice dziadka. Kiedy wyciągnął Wrzosy, kiedy zobaczyłem tę książkę, ja po prostu oszalałem. No i mówię, słuchaj, no dobrze, no 68, gdzie do 85, co będziemy czekali 17 lat, no przynajmniej trzeba napisać, że coś takiego jest, jakieś fragmenty pokazać. No i rada w radę ustaliliśmy, no dobrze, mówi Adam, no to Tadziu, wybierz sobie tam no parę wierszy, ale nie za dużo, zrób komentarz, ale też taki nie za dużo, no i próbuj to gdzieś upchnąć. Wybrałem 4 wiersze, napisałem taki komentarz gdzieś na półtorej kartki. I opublikowałem to na łamach miesięcznika Poezja. To był numer, pamiętam dokładnie, mam ten numer zresztą, numer z listopada 1968 roku. Byłem w euforii. Była to moja pierwsza publikacja na temat Zagadłowicza, nie licząc wcześniej reportażu o muzeum w piśmie turystycznym, w którym wtedy pracowałem etatowo. No i taki strasznie uradowany i dumny z tym egzemplarzem poezji jadę do Gorzenia. No, żeby pokazać pani Jateście, żeby pokazać Adamowi. No ale tak się stało, że w domu zastałem tylko panią Marię Zagadłowiczową, bo młodsi lokatorzy chyba pojechali na zakupy do Wadowic czy coś takiego. No zapomniałem w tym wszystkim, że miałem babcisie nie przyznawać, że wyciągnąłem sobie Wrzosów na światło dzienne. No ale w tej euforii pokazuję jej to. No pani Maria Zagadłowiczowa, która miała wtedy już chyba 80 lat, wzięła te Wrzosy, wzięła tę poezję, przeczytała, a potem takim ruchem rzuciła to przez siebie na stół i powiedziała, ten Emilek to jednak była straszna świnia. Dobrze, to my teraz poprosimy o kolejne wiersze. Tak, i dyscyplinujemy się już mocno, bo zaraz nam głowy urwią. Bo mamy jeszcze monodrama, ludzie czekają, za chwilę przyjdą dowiedzieć się o werdykt jury. Spotkanie. Wyszłaś spod źródła, z lasu, jak śpieszna Diana. Szłaś ku mnie na tę stromą, kamienistą drogę, wiątka, giętka, nieznana, ledwo przeczuwana. Dotyk ręki, szept zwiewny, niby pozdrowienie. Czemu, skąd dzwony grają? Tak nagle? Na trwogę? Na trwogę? Szliśmy razem pod górę, dwie trwogi, dwa cienie. Kamień obok kamienia tuż u nóg. Podkowa. Podniosłem ją i rzekłem niezręcznie. Czy mogę? Wzięłaś ją ręką drżącą. Wzięłaś ją bez słowa. Droga coraz górzystsza. Szczyt, widok rozległy. Zachód wzrasta gwałtownie. Słoneczną pożogę. Lecz on czy jeno błękit twych źrenic dostrzegły. Zapamiętały rąk twych wątły bezwład, ręce. Zakołatało serce w nieporadnej męce. Ból przemknął wzdłuż ramienia i zastygł na szczęce. Wiatr przegiął smukłe trawy, więc chwila wyświęceń. Nogi ugrzęzły w lodzie,
Dłonie tlą goręcej, a stałaś na tle nieba. Nic więcej, nic więcej. Twe imię. Oczy zbolałe, słuch zbolały, wokół pustka. Straszny nic. Jeno ten uśmiech zębów białych, różowa blada twoich lic. Drży grom, do skoku burza, zamęt ogni parzących ciasnych krąg. Przez rude chmury ślew firament promienną łaskę twoich rąk. Liści się zaschle pod złym murem. Nieznany, opuszczony grób. Zierenic twych niebo lśni lazurem. Gwieździ się tropem twoich stóp. Przez ciebie z tobą jestem wszędzie i w tobie jeno umiem żyć. Twe imię miłość znaczyć będzie. Twe imię wieki będzie czynić. Kształt. Dziewczęce twoje ruchy i postać dziewczęca wabią mnie twoje słowa, myśl twoja przynęca. Wiatr cię przywitał ku sercu w dożynkowym darze. Czar twój jest jak morze, tonę w twoim czarze. Dźwięk dawno zgubiony, zapomniane słowo. Wyrasta i na słońcu jaśnieje na nowo. Słowo, którego wargi wyszeptać się boją.